Poznaliśmy już klasę, poznaliśmy już strukturę, dziś poznamy enumerację. Powiem szczerze, że jak wchodził Swift, to enumerację to był taki jeden z feature'ów, który naprawdę mnie przekonał do tego języka. Teraz jak myślę, że miałbym pisać w Objective-C, to jest coś, czego by mi brakowało najbardziej. Dzisiaj postaram się pokazać jak najwięcej, ale też bez wchodzenia w jakieś super szczegóły, bo też nie chodzi o to, żeby wiedzieć wszystko. Po prostu trzeba tylko się orientować mniej więcej o co chodzi, resztę się wygoogla. Do czego służą enumeracje? Nie każdy język programowania ma coś takiego jak enumeracja, a jeżeli już ma, to nie zawsze jest to takie potężne narzędzie, tak jak w Swiftie. W języku C i Objective-C występowały, no ale nie były to takie bardzo użyteczne, bardzo funkcjonalne struktury, bo tam można było tak naprawdę taki if-else na sterydach. Na dobrą sprawę nic więcej, w Swiftie jest to dużo bogatsze. Co ciekawe, w Swiftie też można się spotkać z takim określeniem na enumerację jak sumtypes. To jest tak troszeczkę powiązane z algebraicznymi typami danych. Występują product types i sum types. Dzisiaj w ogóle o tym nie powiemy, tylko tyle, że wspomniałem. Natomiast w tej serii funkcyjnej z Szymonem opowiadamy właśnie o algebraicznych właściwościach różnych typów i między innymi wspominamy o numeracjach. Do czego mogą służyć? Dzięki nim możemy pogrupować ze sobą różne powiązane wartości. Tak jak często wspominam, świetnym przykładem enumeracji są dni tygodnia. Mamy od poniedziałku do niedzieli. Nie zdarzy się raczej, żeby doszły kolejne. Raczej też się nie zdarzy, że coś wypadnie. Chociaż kto wie. Mamy kierunki świata, jakieś zestawy kolorów, czyli taki wyliczeniowy typ danych. Czyli mam opcję A, B, C i nic więcej. Każda taka wewnętrzna opcja jest nazwana i nosi nazwę member, co jest też bardzo ważne w kontekście tych naszych różnych rozważań typów wartościowych i referencyjnych. Enumeracje są typem wartościowym, czyli są przekazywane przez kopię. Dodatkowo mogą posiadać wyliczeniowe właściwości na instancji, czyli computed properties. Można mieć też takie normalne i wyliczeniowe właściwości na typie enumeracji. Mogą posiadać initializery, można do nich dopisać metody. Można nawet adoptować protokoły. Jednym z takich fajniejszych protokołów to jest właśnie do tej notacji z subskryptami, czyli jak to, czego nie mają, no to właściwości tej instancji, jakby na konkretnym case'ie. Wszystkie case'y mają te same property, a nie jest tak, że tylko jeden jakieś posiada, a drugi nie. I nie dziedziczą. Enumerację definiujemy używając specjalnego słowa kluczowego i to jest enum. Enum, skrót enumeracja. Następnie następuje nazwa tejże enumeracji. Tak jak mieliśmy klasy, struktury, to też na początku było class, później struct, a jako następny element właśnie nazwa tego typu. Stworzymy enumerację na trzy kolory, które rozróżnia każdy facet. Jedyne co później trzeba to dopisać nawiasy. I coś takiego, takie cudo, no to mamy pustą enumerację. To jest jak najbardziej prawidłowy kod kompilujący się. Co więcej, nie taki bezużyteczny, jakby się wydawało, ponieważ nie można stworzyć instancji tej enumeracji. Troszeczkę nadaje się, nawet bardzo się nadaje, do tego, żeby potraktować to jak namespace. Szczególnie w takiej sytuacji, jeżeli mamy zagnieżdżone typy, czyli wewnątrz mogę też zadeklarować kolejną enumerację. To jest coś, o czym już mówiliśmy, podawałem taki przykład, jak używać tego do accessibility identifierów. Tu nie będę się powtarzać. Każdy facet rozróżnia trzy kolory. Kolor jest albo ładny, albo brzydki, albo bardzo brzydki. W tej sytuacji no, zamodulujemy tą wiedzę o kolorach każdego faceta i do tego użyjemy słowa kluczowego case. Więc to jest przypadek. Nie, że coś się wydarzyło przypadek, tylko jakby konkretna sytuacja. Nie wiem, tak o tym można myśleć. Konkretne wyliczenie. Jeżeli byśmy modelowali dni tygodnia, no to naszym case'em mógł być nie wiem, poniedziałek, wtorek i tak dalej. Pisanie z małych liter to jest jakaś konwencja? Bo pamiętam, że na przykład bodajże w Javie było tak, że z dużych liter, albo to był C++. No w każdym razie tutaj celowo jakby one są z małych litery, tak to się powinno pisać?
Tu chyba Swift też się nie mógł zdecydować, ponieważ jest dużo takich case'ów, przynajmniej kiedyś, które zaczynały się z dużej litery. Teraz zaczynają się z małej. Ja może spróbuję na szybko znaleźć. Teraz są z małej, ale był taki czas, i jak ma się troszeczkę starego kodu, gdzie te numeracje zaczynały się od wielkich liter. Teraz po prostu pojawia się fixit. Nie pamiętam, w której wersji się to zmieniło. Wydaje mi się, że tutaj intuicja jest taka, tak jak przy pracy z typami typu struktury i klasy, jak mieliśmy do czynienia z konkretnym typem, to pisaliśmy go z dużej litery. Jak już pracowaliśmy z jakąś konkretną instancją, to instancję nazywaliśmy z małej litery. Wydaje mi się, że tutaj coś takiego mogło przyświecać, żeby używać takiego schematu. Czy to będzie pretty, czy będzie pretty, kompilatora to nic nie obchodzi. Działa tak samo, ale tutaj, żeby być spójnie, mamy definicję. Teraz chcemy utworzyć instancję. Przyda nam się jakaś zmienna, w tym wypadku stała. To, w jaki sposób się tworzy instancję, to używamy typu i po kropce wybieramy konkretny kolor, który by nas w tym wypadku interesował. Powiedzmy, że interesuje nas ten kolor. Możemy sobie podpatrzeć, jaki mamy typ tejże instancji pretty color. Z jednej i z drugiej strony widać, że to, z czym walczymy, to jest kolor. To jest nazwa tego typu. Czyli nieważne, czy mam tutaj case'a pretty, ugly, czy cokolwiek innego z tych case'ów, to zawsze będzie tenże jeden typ. Funkcje, które piszemy, programy, które piszemy, muszą ohandlować bardzo wiele przypadków. Natomiast dzięki enumeracjom możemy ograniczyć, i to dosyć bardzo, ilość możliwych wejść. Dzięki temu to nasze programy mogą być dużo prostsze albo dużo bardziej przewidywalne. Możemy napisać taką funkcję, która będzie nam odpowiadała na pytanie, jaki kolor teraz jest użyty. Nazwałem funkcję what's the color, input jako kolor i to jest ten typ, który zdefiniowaliśmy tutaj, czyli ta enumeracja. I to, co w ciałku można napisać, to teraz trzeba tylko to wywołać. Kolor to ugly, faktycznie ten, który tutaj wpisałem, zmienimy na jakieś inne. Teraz mamy very ugly. Co jest bardzo spoko, to zobacz, że nigdzie nie musiałem jawnie zadeklarować, w jaki sposób to cudo, ta numeracja, ten konkretny case, musi być skonwertowany na stringa. Kompilator po prostu bierze nazwę tego case'a i tworzy z niego stringa właśnie do takich interpolacji i tego typu historii. To jest taka, powiedzmy, goła enumeracja. Możemy stworzyć też takie enumeracje, które dziedziczą po jakimś typie. Też tutaj dziedziczą to jest tak troszeczkę w ciapkach powiedziane, bo to, co tak naprawdę się dzieje, to używają instancji innego typu do przechowywania swojej wartości. Jeden obraz wart 1000 słów. To, co jest nowego, to jest ten dwukropek i tutaj nazwa typu. To, co doszło nowego, to jest to, że kolejne case'y możemy wypisywać po przecinku. Nie ma potrzeby rozpisywania tego na każdy osobny case. Jeżeli jest tego więcej, a chcemy je po prostu tak wypisać i zapomnieć, to możemy zacząć od czegoś takiego. Jeszcze zdefiniuję drugą enumerację. To tym razem, tym typem, tym backing type dla enumeracji będzie string. Teraz potrzebuję dwóch instancji. Rzucimy okiem, jaki mają typ. Tradycyjnie ten gibberish trzeba pominąć. I tutaj mamy, że to jest typ overcast, a to jest typ counting out. O tego typu enumeracjach, znowu tutaj mówię w ciapkach dziedziczącym po jakimś konkretnym typie, można właśnie tak myśleć, że dla każdego case'a kompilator przypisuje specjalną wartość. W językach takich C podobnych wszystkie enumeracje są pod spodem tak naprawdę intami. W programie nie ma znaczenia, czy podeślesz jakiegoś inta, czy podeślesz instancję tej enumeracji, to jest tak, wiesz, miąchane z prawa na lewo i nikt nie patrzy na ręce,
czy tutaj przypadkiem odpowiednie rzeczy są przekazywane. I zasada jest taka, przynajmniej w wypadku enumeracji dziedziczących pojęcie, że zaczynamy od zera. To jest taka sprytna, wsteczna kompatybilność właśnie do Objective-C. Zdarza się, że ten kod Swiftowy musi pracować z Objective-C i dzięki temu te całe enumeracje są tam widoczne i działają dokładnie tak samo. Każda kolejna enumeracja jest po prostu o jeden większa. My możemy przypisać konkretną wartość później. Jeżeli ini ma mieć 0, ma ini, chcielibyśmy, żeby miało coś innego, powiedzmy 5, to wystarczy, że w tym momencie napisze równa się 5. Każda kolejna wartość znowu będzie inkrementowana. To będzie 6, to będzie 7. Jeżeli gdzieś po drodze będę chciał znowu przypisać konkretną wartość, powiedzmy przeskakujemy do 20, równa się 20. No i tutaj kolejny znowu jest o 1 większy, czyli będzie 21. W przypadku enumeracji, która jest pod spodem stringiem, też możemy przypisywać konkretne wartości. Powiedzmy, że storm to będzie o taka moja piękna chmurka z piorunami. Shitstorm, no to może być tylko jeden shitstorm, gówno z piorunami. Deszczyk, no to będzie właśnie taki deszczyk, ale już bez piorunków. A bezchmurne niebo, no to załóżmy, że widać słoneczko. Ten cały kod pobiegł, to wszystko się zadziało, tu typy się nie pozmieniały. Może się tak przydarzyć, że tak naprawdę chcemy się dobrać do tych poszczególnych wartości, jakby do tych wartości pod spodem, a nie do samego case'a. Czyli case nam daje taki fajną składnię, pomoc od kompilatora, od Xcode'a, żeby to ładnie wybierać, ale interesuje nas o ta część, a nie konkretnie ten case tutaj. Tego typu enumeracja, które właśnie są po czymś, jest takie property, które się nazywa row value. Teraz jak to, co dopobiegnę, to dostałem po prostu stringa z piorunkiem i dostałem siódemeczkę dla wartości mo, czyli zgodnie z tą zasadą, tu miała być 6, tu jest 7, weźmy może tutaj, niech będzie shitstorm. A tutaj nie będzie Catch a Tiger. Jest nasza piękna gówno burza. Jest dla Catch a Tiger wartość 20. Zobaczymy, czy mnie przerzuci tam, gdzie trzeba. Okazuje się, że jest w Swiftie taki protokół. I tutaj znowu jest ten moment, kiedy muszę pomachać rączkami, bo nie rozmawialiśmy o protokołach. Ale jak zawsze powiem, że protokół to jest taki kontrakt, że ktoś, kto definiuje protokół, to definiuje, co ktoś powinien posiadać, jakie property, lub co powinien umieć, czyli jakie powinien zaimplementować metody. Jest taki protokół, który się nazywa row representable, strasznie mocno podobny do tej wartości row value. Co więcej, widać, że tutaj jest jakiś init, który przyjmuje jako parametr row value coś, co jest typu takiego jakby tego wewnętrznego row value, tego backing store. Nawet jest w przykładzie, w komentarzu, przykład z enumeracją. I widzimy, że jest też te property row value. I tak naprawdę te enumeracje konformują do tego protokołu, gdzie tym konkretnym row value, czyli tym typem, jest raz string, a raz int. I widzieliśmy przed sekundeczką, że jest te property z tego cuda, ale jest też init. Jak spróbujemy utworzyć instancję, na przykład numeracji counting out, widać, że mamy do dyspozycji taki initializer, który przyjmuje właśnie inta, ale zwróci nam być może tą instancję. Zacznijmy od czegoś, co działa. Przekażę tu 21. Dostałem optional counting out. Co więcej, dostałem tego case'a by the toe. Jak wrócimy do tej definicji jeszcze na sekundę, no to jest ten case. Dokładnie odpowiadający wartości 21. Jeżeli użyję jakiejś wartości, której tutaj nie ma, na przykład 42,
to typ został ten sam, widać to w tej linijce, natomiast no, nie udało się stworzyć tej instancji. Nie mamy żadnego case'a, który pod spodem mógłby być wyrażony albo pomaczowany po wartości 42. Jeżeli teraz dodam tutaj powiedzmy live i to powiem, że to ma wartość 42, pobiegnę jeszcze raz, to wtedy takie cudo zadziała. To się może przydać w takiej sytuacji, gdzie dostajemy z backendu, nie wiem, jakąś wartość i to jest taka magiczna wartość i chcemy ją przetłumaczyć na tego naszego enuma. Korzystamy z tego counting out row value, ale widać też, że mamy jeszcze jedną enumerację, która pod spodem jest stringiem. To może skasuję, żeby nie krzyczało tak bardzo. Też już tam nie jest tak bardzo potrzebne, ale zrobię sobie referencję i nazwę ją. I tutaj chciałbym mieć instancję tego overcast. Wiem, że to będzie optional. I teraz użyję tego, że stringa, który oznacza nasz kupośniaczek. Zobaczmy, co się wydarzy. Sukcesem udało mi się utworzyć instancję shitstorm enumeracji overcast za pomocą tego stringa, który jest tutaj w środeczku. Jeżeli tutaj byłoby cokolwiek innego, nawet czterolistna kończynka, no to niestety, tak jak z tą enumeracją po incie, to nie zadziała. To nie jest jedyna rzecz, ponieważ jeżeli ten nasz typ, tutaj ta nasza numeracja jest po jakimś typie, który również konformuje do protokołu Hashable, to znaczy, że można go użyć w słowniku jako klucz. Chwilowo pusty słownik, prawie pusty, teraz będzie pusty. Chciałbym go jakąś treścią napełnić. Takie mądre rzeczy chciałbym poopowiadać. Bardzo spoko opcją jest to, że jeżeli kompilator wie, z jakim typem mamy do czynienia, czyli tak jak w tym wypadku wie, że kluczami będą instancje typu overcast, to nie muszę pisać całego initializera czy jakiegoś tam cuda, tylko wystarczy, że wpiszę kropeczkę i już mam do wyboru opcję z każdej enumeracji. Dla wewnętrznego estety. Mam tutaj tenże słownik. Teraz mogę przeiterować się po tym słowniku, czyli przez interpolację. To jest mój klucz, a what to jest moja wartość dla tego klucza. I po prostu wypiszę wszystkie klucze i wartości pętli. Widać, że mamy klucz i odpowiednią wartość dla tego cuda. Zdefiniuję jeszcze jedną enumerację. W sumie to jeszcze parę, ale na ten moment jeszcze jedną. I tutaj niepedagogicznie będzie z wielkich liter. Rzucimy okiem na enumerację przez pryzmat tego, co widzieliśmy już o strukturach i klasach, a właściwie przez pryzmat tego, że są bardzo podobne. Można na nich definiować metody oraz property, co bardzo ułatwia ergonomię pracy z enumeracjami. Taką częstą potrzebą pojawiającą się przy enumeracji to jest odpowiedzenie sobie na pytanie, ile jest poszczególnych case'ów lub też po prostu przeiterowanie po ich wszystkich. Nie obchodzi mi, ile ich jest. Chciałbym, żeby ktoś powiedział, że hej, tu są wszystkie i proszę, używaj tego. I do tego służy właśnie ten protokół case iterable. Jak tu wskoczymy szczęśliwie, to widać, że jest na nim zdefiniowana statyczna property, która się nazywa all cases. To, co tutaj dostaniemy, to po prostu wszystkie case'y zgrupowane w kolekcję. Czyli po prostu będziemy mogli z tego korzystać jak z arrayki. Ta część podobna ze strukturami i klasami to na przykład fliable initializer. Czy taki initializer, który miał tutaj ten znaczek zapytania. Powiedzmy, chcemy dostać konkretnego case'a, ale nie używać stringa, tylko właśnie inta. I w tym momencie musimy jakoś tego inta przetłumaczyć sobie, no w sumie w dowolny sposób, możemy losowo zwracać, a jednak chcielibyśmy jakoś to sensownie opędzić na te poszczególne case'y, czyli żeby 0 zwracało to, 1 to cudo, indeks 2 kur, a indeks 3
kielich. I w tym przypadku możemy właśnie użyć tego property all cases. Wiemy, że ten nasz typ wszywka będzie zawierać property all cases. Tutaj widać dużo lepiej, a nie zaznacza się jak na złość, że te all cases to jest po prostu tablica quote wszywka i tyle. W tejże tablicy możemy poprosić o indeksy i odpowiedzieć na pytanie, czy zawiera ten konkretny indeks. Jeżeli wiemy, że zawiera, to możemy powiedzieć, że by zainicjalizować siebie tą konkretną wartością, która jest dostępna po tym indeksie. To, w jaki sposób tutaj rzeczy lądują, to jest zdefiniowane w kolejności zdefiniowania case'ów. Czyli jakbym zamienił tę kolejność, no to tak kompilator by na to patrzył i w ten sposób w tej kolekcji by się pojawiały te rzeczy. Jeżeli nie ma tego indeksu, no to jest jedyny moment, kiedy możemy zwrócić z jakiegoś niczy zera cokolwiek i jest to nil. To powinno uspokoić kompilator. No i dobra, teraz możemy się przejechać tym. Wiem, że chcę zacytować pana wszywkę, ale z konkretnego indeksu. Wiem, że jeżeli się to uda, bo to jest optional, to będę mieć jakąś instancję. I teraz jeżeli chcę dostać konkretny cytat, to mnie nie obchodzi, czy to jest niebo, badziewie, kur, czy cokolwiek, no to korzystam z naszej już dobrze poznanej property row value. Badziewie do badziewia. Zaczniemy od zera, no to mam nadzieję, że to będzie niebo w ziemi. Jest. No jak damy mu coś, czego nie rozpoznaje, no to nawet i z pustego pan wszywka nie naleje. To jest taka jedna, drobna, ale już rzecz, która no, troszeczkę łączy te światy struktur, klas i enumeracji. Druga to jest metody. Możemy na takim typie zdefiniować metodę, no bo to jest tak naprawdę jak struktura i klasa. Teraz jak ta metoda działa? Nazywa się quote, przyjmuje parametr autor i to jest tak naprawdę flaga, której używam do tego, żeby dodać informację o tym, kto jest autorem danego stwierdzenia, nawet zaryzykuję stwierdzenia fraszki. Jeżeli to jest false, no to wypiszemy bez autora, jeżeli to jest true, to z autorem. Teraz rzućmy okiem. Mamy wypisane dwa razy. Pierwszy raz właśnie bez autora, drugi raz z informacją o autorze. Natomiast wywołaliśmy metodę na tej konkretnej instancji. Nie mówiliśmy, że chodzi nam tutaj nigdzie. Nie mówimy, że to jest kielich, że to jest coś tam. Tylko definiujemy to w jednym miejscu i ta implementacja, przynajmniej w tej formie jak tu jest, też nie patrzy na to, czy to jest jakiś tam konkretny case. Po prostu bierzemy raw value i to printujemy.